posiadali Dawid Ogrodnik, który brawurowo odegrał księdza Kaczkowskiego, a także producent filmu, także bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Reżyser filmu Daniel Jaroszek i odpowiedzialny za scenariusz Maciej Kraszewski. Dobry. Na początku chciałam zapytać, jak to się stało, że zetknęliście się z tematem, z postacią księdza Kaczkowskiego i kiedy to zetknięcie przerodziło się w coś więcej, czyli pomysł na książkę i na film? Księdza znałem osobiście. Ksiądz pochodził z Sopotu, ja również. I przez przyjaciół dostałem możliwość porozmawiania z księdzem w związku, i to jest ciekawostka, ze scenariuszem filmowym, nad którym wtedy pracowałem. Potrzebowałem doświadczyć, czym jest hospicjum, jak to działa, przyjrzeć się, nie polegać tylko i wyłącznie na tym, co można znaleźć w przestrzeni internetowej. No i tak się spotkaliśmy i pierwsze 10 minut w zasadzie było dla mnie informacją, że mam do czynienia z fenomenem, że to jest coś więcej. Naprawdę nie nadużywam tego słowa, niż tylko duchowny, czy nawet szef instytucji. I tak się poznaliśmy. Natomiast film narodził się w momencie, kiedy na pierwszej edycji plebiscytu Okulary księdza Jana Kaczkowskiego na scenę wparował niejaki Patryk Galewski, już wam znany, objawił się tutaj i zaczął promieniować energią, wyrzucać słowa niczym reaktor nuklearny. Robił to w tak pozytywny, w tak niesamowity sposób, że przykuł uwagę wszystkich, jest oczywiste, ale jak zawołał na scenę swojego synka, krzycząc Jan, chodź Jan, ponieważ wiadomo, kto był patronem imprezy, więc przez chwilę wszyscy byliśmy zmrożeni, jak to Jan. No to się okazało, że to trzylatek, syn Patryka, i sobie pomyślałem, ups, jest zaczyn. Jest temat. Później musiałem oczywiście z Patrykiem troszeczkę porozmawiać, on musiał mi zaufać i opowiedział mi swoją historię, swoją Jana. Dużo tych spotkań było, długo trwały, były przecudne. Dużo się najeździłem na Hell, Highway to Hell. W tym wypadku Hell był po prostu miejscem, gdzie coś fajnego zaczęło się rodzić, a później już praca techniczna, między innymi z tym nieprawdopodobnie zdolnym człowiekiem. Jak to się stało, że pana debiut pełnometrażowy to właśnie opowieść o księdzu Kaczkowskim, ale też szerzej o w ogóle moralności i źródła tego dobra i zła w nas? Myślę, że dlaczego tak się stało, to trzeba byłoby zapytać producenta, bo ja do dzisiaj się zastanawiam, jak ktoś tak poważny jak pan Robert Kijak podjął tak wielkie ryzyko, że zaprosił mnie do tego projektu. Ja nie ukrywam, że jeszcze 2 lata temu, jeszcze rok temu absolutnie nie marzyłem o tym, żeby nawet zrobić film. Ja jestem człowiekiem z innego świata, bez absolutnie wykształcenia filmowego, więc perspektywa robienia filmu była naprawdę odległa. Ale w któregoś dnia zadzwonił pan Robert. Ja na początku rozłączyłem się, bo myślałem, że to jest głupi żart moich kolegów. Pan Robert wykazał się jednak chęcią porozmawiania jeszcze raz, więc zadzwonił. Przeczytałem scenariusz i przepadłem. Ten scenariusz mnie absolutnie porwał. Byliśmy umówieni, że oddzwonię o 11, a ja już o 7.30 wysłałem maila, że panie Robercie, ja nie jestem absolutnie osobą pyszałkowatą, ale wiem, że ten scenariusz jest dla mnie i bardzo chętnie zrealizuję z panem ten film, co było z mojej strony absolutną odwagą, bo nie miałem pojęcia, z czym się będę mierzył. A czy temat hospicjum jest dla was bliski też pod kątem osobistym, czy właśnie w ogóle ta tematyka, zetknęliście się z nią wcześniej, chcieliście drążyć, czy jest to coś ciężkiego emocjonalnie? Może ja zacznę, bo dla mnie temat hospicjum był absolutnie odległy. Jak każdy 30-latek w głowie mam przeświadczenie, że jestem, miałem przeświadczenie, że jestem nieśmiertelny, dlatego tak chętnie zmierzyłem się z tym tematem. Na początku była czysta ciekawość, ok? Zobaczymy, jak to jest zrobić film o hospicjum. Ale z każdym dniem, z każdym tygodniem pracy nad tym filmem i odkrywaniem tego, co tak naprawdę Jan mówił i jego wizja godnego umierania, tego high quality of life, absolutnie mnie porwała i przyznam szczerze, nie mi oceniać, czy ten film jest dobry, ale dla mnie to była ogromna lekcja tego, jak należy żyć i że można umierać w wspaniały sposób, jakkolwiek źle to brzmi, i na swoich zasadach. Ja tylko uzupełnię, że też jest to sytuacja, w której, co kino bardzo lubi,
kontrastowi bohaterowie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że miejsce i to, co się w nim dzieje, też jest ogromnym kontrastem, dlatego że jeden z bohaterów, chyba nie spoileruje, mówiąc, że w hospicjum, miejscu, które kojarzy się z umieraniem, on dostał przepustkę do życia, wygrał to życie. No tak, a czy właśnie praca z Patrykiem od początku układała się w ten sposób, że on będzie gdzieś tam epizodycznie występował w tym filmie, czy od razu był na tak, czy właśnie to były raczej długie rozmowy, budowanie zaufania, tak jak pan powiedział na początku, a nie od razu wskoczenie z wielkim optymizmem w projekt? Patryk miał takie koleje życia, jakie w filmie zostały pokazane i jeszcze. I oczywiście zyskanie zaufania było kluczową sprawą i to nastąpiło, ale ja pamiętam moment, mniej więcej po 20 minutach rozmowy, jak Patryk przerwał wypowiedź, zmienił temat zupełnie i mówi, wiesz co, ja tak patrzę na ciebie, słucham cię, ty to dowiedziesz. Ja wtedy dostałem dopiero petardę od niego i duże zaufanie i energię, no i tak się stało. Stało się tak dzięki też życzliwości rodziny. To jest jakby takie fajne domino, ta historia. My jesteśmy tutaj, chyba mogę tak powiedzieć, takimi wykrzyknikami i szkłami powiększającymi przy historii, którą napisało życie i działanie księdza Jana, ale też przemiana Patryka. To się zdarzyło naprawdę, dlatego ta rzecz ma tak potężną moc ładowania dobrą energią ludzi, którzy myślą, że może są w sytuacji bez wyjścia, może jest ciężko. Skoro można z tak ciężkich rzeczy wyjść, to można również z innych wyjść. Ten film jest takim rodzajem lupy, szkła powiększającego, żeby przyjrzeć się procesowi czynienia dobra, już tak upraszczając. Żeby zobaczyć, jak to się stało, jak to się dzieje. Tylko czasem dzieje się przypadkiem, ponieważ los sam nam zsyła pewne osoby czy miejsca, tak jak hospicjum, w których dopiero gdzieś tam ta refleksja nad naszym życiem następuje. I zastanawiałam się, czy może też macie takie doświadczenia z pewną osobą, która coś zmieniła w waszym życiu, tak jak w życiu Patryka właśnie spotkanie z księdzem Kaczkowskim? To bardzo intymne pytanie, ale ja mam to niezwykłe szczęście w życiu, że na swojej drodze spotykam osoby, które za każdym razem zmieniają coś. Też nie jest jakąś wielką tajemnicą, że jeszcze 10 lat temu nie zajmowałem się ani fotografią, ani filmem. Jestem z wykształcenia inżynierem i plan na życie to było projektowanie kotłów centralnego ogrzewania. Poznałem pewną osobę, zacząłem robić zdjęcia, poznałem kolejną osobę, zacząłem kręcić reklamy, a potem pojawił się pan Robert Kijak i dzisiaj siedzę tutaj z państwem i opowiadam o filmie, gdzie absolutnie ani nie czuję się do tego upoważniony, ani nie mam takiej wiedzy. Ale mam nadzieję, że ten film jednak trafi do szerokiej grupy odbiorców i będzie się podobał. Na to liczę najbardziej. Ja również, dlatego że tak padło wiele, ale to się zdarzyło naprawdę i to jest potężna dawka po prostu dobrej energii, optymizmu. To też było wczoraj widać na spotkaniu z widzami i na spotkaniu z całą ekipą i to, jak też wzruszały się osoby zaangażowane w projekt, między innymi Patryk, to chyba było coś takiego, dlaczego warto tworzyć filmy i opowiadać historię właśnie o ludziach, którzy żyli, którzy inspirowali. I też nie mogę nie zapytać o rolę ogrodnika w tym filmie i o to, czy wybór castingowy był oczywisty i czy od razu, jak pomyśleliście o księdzu Kaczkowskim, to przyszedł wam na myśl właśnie ten aktor? Historia z głównymi bohaterami jest następująca. To był warunek wejścia w projekt, bo tutaj trzeba absolutnie pochylić się i wielkie ukłony zrobić w kierunku pana producenta Roberta Kijaka, bo on wybrał tych dwóch aktorów od razu. Przeczytał scenariusz i zadzwonił do mnie, jak już przekazał mi, że chce ze mną zrealizować, to powiedział, ale mam jeden warunek. Ja mówię tak, panie Robercie, rolę Jana dostaje Dawid Ogrodnik, a w rolę Patryka wcieli się Piotrek Trojan. No, chyba każdy zdroworozsądkowo myślący człowiek powiedziałby, absolutnie się z tym zgadzam, no bo to dwójka absolutnie wybitnych aktorów i perspektywa debiutu w takiej obsadzie, no nie mogło mi się przytrafić nic lepszego. Podobieństwo to jest jakby kolejna rzecz i ja zdawałem sobie sprawę, jak ciężko jest, u mnie to był pikuś naprawdę, napisać tę historię, znając bohatera, mając z nim no, taką relację przyjacielską. I jednocześnie
nie zrobić pomnika ze spiżu, nie zrobić jakiejś hagiografii. Laurki. No ja na ogół tak, ja na ogół chodzę w skórzanej kurce, to tak dzisiaj trochę zdarzyło się. I trochę pod prąd chciałem to zrobić, od początku chciałem to zrobić trochę pod prąd, bo też Johnny, ksiądz Kaczkowski żył pod prąd. I wszystko, co robił, było pod prąd, bo nawet sytuacja z Patrykiem była w zasadzie skreślona nawet przez instytucje, nawet przez sąd, przez autorytety. Tam to nie miało prawa się wydarzyć, a jednak wydarzyło się. I tutaj Daniel na jedną rzecz zwrócił bardzo ważną uwagę, że w życiu spotykamy czasami ludzi, którzy nas popychają, dają nam, wynoszą nas na kolejny poziom i każdy takie osoby mógłby wymienić, ale to jest też ta umiejętność dostrzeżenia w człowieku. Z jednej strony, że to jest ta osoba, która może mnie wynieść na wyższy poziom, może mi coś otworzyć, coś pomóc, w czymś pomóc, a z drugiej strony, żeby ta osoba też umiała, tak jak ja, dostrzec tym swoim słabym rzekomo wzrokiem potencjał, który jest w człowieku i zainwestować w ten potencjał tak, że on po prostu rozkwitnie. Że jak sam z własnych zasobów zacznie czerpać to, co powinien. Tak. Na pełnej petardzie oczywiście. Anna Dymna wczoraj powiedziała słowa, które do mnie bardzo trafiły, że właśnie jak się spojrzy na złego człowieka, jak na dobrego, to on sam zaczyna dostrzegać to dobro w sobie i to go motywuje do zmiany. I wydaje mi się, że to właśnie robił cały czas ksiądz Kaczkowski. Chciałam jeszcze... Ja też uwielbiam słuchać pani wypowiedzi pani Anny. Tak. To jest wspaniałe, naprawdę. Każda konferencja z panią Anną to była przygoda. Dawka inspiracji. Absolutnie. Chciałam tutaj się też odnieść do montażu i do muzyki, która jest bardzo dominująca momentami w tym filmie, jest momentami teledyskowa i zastanawiam się, czy to wynika właśnie z pana doświadczenia z klipami, z muzyką, ze spotami reklamowymi, czy to też miał być troszkę kontrast i takie podniesienie na duchu nas jako widzów, no bo to jest bardzo trudny temat, temat hospicjum, temat śmierci, temat nieuleczalnych chorób. I trochę go równoważymy po prostu taką muzyką. Tak, ja często słyszę, że tej muzyki jest dużo i ludzie się dzielą na tych, którzy to bardzo cenią i na tych, którzy mówią, że mogłoby być jej odrobinę mniej. Ja absolutnie uważam, że jest jej tyle, ile być powinno i zrobiłem to z pełną premedytacją razem z moim przyjacielem, montażystą Maćkiem Kozłowskim, którego bardzo bym chciał pozdrowić, bo tak naprawdę on stworzył ten film po raz trzeci. Pierwszy raz zrobił go Maciek na bazie scenariusza. Ciężko nazwać, że zrobiłem go drugi raz na planie, no ale tak wypada powiedzieć, a potem tak naprawdę Maciek zaproponował to, co państwo mogli zobaczyć w kinie i rzeczywiście idea była taka, że chcemy zrobić bardzo uniwersalny film, że będzie się podobał mojej babci, na co liczę. Babcia zobaczy dopiero film w przyszłym tygodniu na premierze, ale też będzie się podobał ludziom młodym i tym odrobinę starszym. I wczorajsza konferencja, która naprawdę dla mnie była wyjątkowo ważna, to pokazała, bo była pani, pewnie odrobinę starsza ode mnie, która była bardzo uduchowiona i dla niej ten film był bardzo ważny, a potem wypowiedział się chłopak z technikum budowlanego, gdzie uczył Jan, i jemu też ten film się podobał. Więc ten zabieg z tą muzyką, o którym wspominała wcześniej pani i potem ten chłopiec, zadziałał, bo rzeczywiście to gdzieś przeprowadziło ich przez tą historię i też mam wrażenie, że ta muzyka pozwoliła trochę odciążyć ten film i ten montaż, który jest bardzo dynamiczny. Ja absolutnie biorę na klatę, że ludzie mówią, że jest teledyskowy ten film, ale taki miał być. To nie musi być krytyka. Ale ja potwierdzam, ja to w eksplikacji nawet dołączonej do scenariusza napisałem, że taki właśnie ma być. Z wielu powodów, ale najważniejszy taki, że ja bardzo chciałem, znając Jana i rozmawiając z jego rodziną, żeby ten film trafił do tych ludzi, do których Jan by trafił, z którymi świetnie nawiązywał kontakt, których wyciągał z kłopotów. I są pewne sposoby na to, żeby te drzwi do tych ludzi łatwiej otworzyć. Także ja się też bardzo cieszę, że jest tyle muzyki, że jest taka dokładnie muzyka, jaka jest. Ale ty patrzysz na tą kamerę cały czas? Czasami. Reżyser mi tłumaczył, że czasami trzeba spojrzeć i nawiązać kontakt z widzem. To dobry reżyser musiał być. Gratuluję debiutu bardzo udanego i trzymam kciuki za dalszy rozwój, być może za waszą kolejną współpracę i dziękujemy bardzo, że tutaj z nami posiedzieliście chwilę. Wygrzane miejsce przez pana Dawida i pana producenta. Dokładnie. Było wspaniale. I zachęcamy oczywiście do oglądania Johnego i zapraszamy do kina.